No start jest bardzo kiepski, na razie nieudany. Strasznie się męczyłem w meczu ligowym. Dzisiaj też bardzo mocno. Tym bardziej defekty, jeżeli się ten zatar nowy. Ale w sumie ostatni game zrobiliśmy takie korekty. Jednak one coś tam dały, bo ten motocykl, że zaczął w końcu jechać szybciej. A tak to cały czas miałem, że start, nawet jeżeli wyjechałem, to za chwilę motocykle stawały, wszyscy jechali, ja nie mogłem znaleźć ścieżki. Ale jest jakieś światełko. Dzisiaj na końcu się przejechałem, widzę, że są dużo szybsze. Ostatni bieg też już miałem motocykl dużo szybszy niż poprzednie, także mam nadzieję, że odczaruję ten tor tutaj. Nie, to generalnie nie, raczej nie ma czegoś takiego. Po prostu aktualna forma, silniki, to wszystko jak się zazębi i zaczyna jechać, to nie ma różnicy tak naprawdę, czy się jedzie tu, czy gdzie indziej. Kwestia jest tylko znalezienia tego środka w silniku i wtedy delikatne korekty powodują, że się jedzie wszędzie szybko. Na razie po prostu to jest cała teoria, żużla. W tamtym sezonie w najdłuższym bardzo dużo się jeździło, pasowało mi ten tor w zasadzie od pierwszego biegu, ale i poprzednie, wcześniejsze zawody miałem bardzo dobre i także następne po nich, także ogólnie pasowało. Na razie jakby jestem po dwóch oficjalnych zawodach i jest to dla mnie trochę ciężki początek, ale generalnie zawsze są ciężkie początki. Zawsze bardzo cienko zaczynam, nie wiem czy to jest spowodowane, ale być może za duża ilość silników, przekładania tego wszystkiego, testowania, ale mam nadzieję, że w końcu znajdę, trafię i będę jeździł jeszcze teraz lepiej. Generalnie tak naprawdę to nie jest jakaś tam moja decyzja, że ja się upieram przy jakimś numerze, czy pozostali koledzy. Generalnie skład i kto w jakim numerze jedzie, z jakim numerem ustala trener prawdopodobnie z zarządem, także to jest tak, generalnie ubiegły sezon jeździłem też cały z tym numerem. Nie było to dla mnie jakiejś większej różnicy, jest po prostu kwestia może przyzwyczajenia, że wiem, że zawsze jadę na przykład po przeważnie, chyba większość ilość biegów mam po równaniu, po polewaniu. Generalnie bardzo nie lubię jeździć po polaniu i polewaniu, bo tor jest wtedy śliski i liczy się praktycznie tylko start i krawędzi. Ale generalnie zawsze udawało mi się to dobrze robić. No. Początek sezonu mam zawsze blady, ale ja jestem pewny, że wkręcę się na obroty i wydaje się szybko. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim, żeby nie skreślali mnie, żeby dali mi szansę, bo ja naprawdę, myślę jak każdy zawodnik, chcę bardzo i się staram. To nie jest tak, że mi nie idzie i dlatego, że po prostu coś zaniechałem, albo nie chcę, albo się nie staram. Byłem tutaj w piątek na treningu, dzisiaj byłem pojeździć nawet, mimo że to po opadach błotnisty, to zrobiłem po parę kółek, ale też to jakby nie miało żadnego przełożenia, bo byłoby to nie błoto. No po prostu trzymajcie kciuki za mnie i ja postaram się jeździć dużo szybciej i skuteczniej. Dzięki. Thank you.